Kochani, wchodzimy w ostatni tydzień już Adwentu. Jak odkrywaliśmy od początku tych dni, to czas radosnego przygotowania na przyjście Pana. Ta radość, że On nas nie zostawia samych. Jak często powtarzamy w liturgii na tym łez padol. W tych trudnych czasach chyba bardziej jeszcze odkrywamy tę potrzebę spotkania z Bogiem, tego przygotowania się na spotkanie z Bogiem. I dzisiaj ta liturgia słowa jest jakąś dla nas ważną podpowiedzią, żeby rzeczywiście ten czas dobrze przeżyć. Zacznijmy od pierwszego czytania z drugiej księgi Samuela, historia króla Dawida. Znamy króla Dawida bardzo dobrze, to postać bardzo ważna. To z potomkiem Dawida będzie Jezus nasz Pan. To Jego będą nazywać ludzie: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Będą robić ten punkt odniesienia do tego wielkiego króla, który zjednoczył Izraela, który był silnym przywódcą, ale był tylko zapowiedzią Mesjasza, bo to Jezus jest naszym Panem. I popatrzmy, ta scena dzisiejsza tak bardzo wymowna. Dawid, który panuje, Dawid, który zbudował sobie cedrowy pałac, zaczyna mieć pewne wątpliwości. Jak to? Ja mieszkam w pałacu cedrowym, mieszkam w luksusach, a Arka Przymierza w namiocie. Ruszyło go sumienie, że coś jest nie tak, że czegoś brakuje w jego życiu. I przychodzi do niego prorok i on się dzieli tym doświadczeniem. Prorocy to ci, którzy pomagają nam odkryć wolę Bożą w naszym życiu. I on się zwierza prorokowi Natanowi: słuchaj, no coś tu nie gra. Ja mieszkam w komforcie, mam wszystko po prostu. A Bóg mieszka w namiocie? Natan wrócił na swoją modlitwę, słuchać, co Bóg ma do powiedzenia. I rzeczywiście Pan Bóg mówi: jest problem. Ty mieszkasz w pałacu cedrowym, a ja w namiocie. I zobaczmy, że ta historia, zaraz dojdziemy do konkluzji, ta historia jak bardzo dobrze opisuje nasze życie. To nasza historia. Wtedy, kiedy trzeba było wzywać pomocy Boga, byliśmy pierwsi. Pamiętamy, starsi pamiętają czasy wojny II światowej, ile było biedy, ile było rzeczywiście przemocy, nieszczęść, jak byliśmy wszyscy upodleni w tym czasie. Potem przyszedł ten straszny czas stalinizmu i komunizmu. Wzywaliśmy Boga, wołaliśmy o wolność. Kościoły były pełne, wszyscy chodzili z różańcami w ręku. Gdy to zagrożenie minęło, gdy przyszła ta, jak nazywamy, wolność, stała się też wolnością od Boga. Jak wielu z nas rzeczywiście widzimy te nasze społeczeństwa, mieszkamy w pałacach, w luksusowych apartamentach, ale czy jest miejsce na bok? Bóg często zostaje w tej nędznej szopce na zewnątrz naszego życia. I taka historia właśnie jak z królem Dawida się powtarza. I ten Adwent jest zaproszeniem, by zadać sobie pytanie, jak sobie zadał Dawid. Coś tu nie gra. Coś tu nie gra. Dzisiaj nam się jakoś lepiej powodzi. Mamy lepsze warunki, jest jakiś komfort, jest jakiś standard podniesiony. Ale gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg w tym wszystkim? I wraca prorok Natan do Dawida i mówi: dobrze myślisz, królu, dobrze myślisz, ale chcę ci przypomnieć twoją historię. To Bóg cię wyprowadził, wziął, powołał cię z pastwiska. Przecież byłeś małym, rudym chłopcem, bez znaczenia, pasłeś trzodę swojego ojca. To ja cię wyposażyłem w tę moc. To ja pokonałem twoich wrogów. Natan w imieniu Boga przypomina Dawidowi całą jego historię, że to tak naprawdę to, kim jest dzisiaj, to jest dar od Boga. I popatrzmy, Bóg nie mówi teraz: buduj mi wielką świątynię,
ładniejszą niż Twój pałac cedrowy. Ale co mówi Bóg? Ja Ci zbuduję dom. Ja Ci zbuduję dom, prawdziwy dom. Nie ten cedrowy, nie ten w marmurach, nie ten w przepychu, który sobie zbudowałeś, ale dom, czyli relacje z Bogiem. Dom, czyli tę przestrzeń, że będziesz odczuwał prawdziwe bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo nie daje pieniądz, nie daje władza, nie daje posiadanie, czy to, że ludzie tobie się kłaniają. Bezpieczeństwo, prawdziwy dom może dać tylko Bóg. To wszystko, co ty zbudowałeś, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Ważniejsze jest to, czy jesteś człowiekiem, który buduje relacje z Bogiem. Tak samo i do nas to słowo się odnosi. Popatrzmy, jak często wracam do tego. Nasze życie współczesnego świata, i nie mówię, to nie jest jakiś wyrzut do konkretnych osób, które przecież z pobożności przychodzimy i próbujemy jakoś żyć wiarą na coś, ale widzimy, jak ten świat rzeczywiście Boga wyrzuca z przestrzeni życia, z przestrzeni publicznej. To jest jakiś dramat naszych czasów. Pamiętam taką historię, gdy znajomy mi opowiadał, jego przyjaciele zbudowali sobie dom i zaprosili na tak zwaną parapetówkę znajomych, sąsiadów. Każdy coś przyniósł tam. Jeden widelec przyniósł, bo na pewno widelec się przyda, czy jakiś zestaw sztućców. Drugi jakiś flakonik do kwiatów i tak dalej. I on przyniósł krzyżyk na te nowe mieszkanie, na ten nowy apartament. I oni, ci przyjaciele, jego mówią, krzyżyk? Po co mi krzyżyk? No jak to, krzyża nie będziesz miał w domu? No nie, no bądźmy poważni, no ja już się urządziłem, ja już mam swoje miejsce. No i potem była dyskusja, gdzie ten krzyżyk powiesić, nie? No w salonie, bez przesady. Może gdzieś tam w mniejszym pokoju wylądował ten krzyżyk gdzieś tam właśnie przy wejściu, gdzieś, żeby nie szokował, żeby był daleko, nie? I oni zobaczyli, że coś tu nie gra. My Boga wyrzucamy. Popatrzmy, szykujemy święta. Zastanawiamy się, jak to będzie. Zamartwiamy się, dobrze, robimy łącze internetowe. Kupiliśmy sobie komputery, żeby z każdym mieć kontakt. Ale czy pamiętamy, że to Bóg ma się narodzić w te święta dla mnie, dla mojej rodziny? Popatrzmy, że można zrobić święta bez Boga. Święta bez Bożego Narodzenia. To jest nasz dramat. Czy będzie czas na modlitwę, czas na słuchanie Słowa Bożego? Czy rzeczywiście podzielimy się, jak do tej pory opłatkiem, może trzeba się podzielić Słowem Bożym? Trzeba się podzielić dobrą nowiną, moim doświadczeniem wiary z drugim człowiekiem? Podzielić się miłością przede wszystkim? Nie martwmy się, że nie będziemy się łamać opłatkiem. To jest naprawdę znak czegoś. Dzisiaj świat potrzebuje miłości, nie opłatka. Potrzebuje rzeczywiście przebaczenia, a nie jakichś gestów, które kiedyś może były ważne, ale dzisiaj są trudniejsze. Czy naprawdę pozwolę, żeby Bóg zbudował mi dom? My budujemy te nasze pałace. Ale czy jest miejsce tam dla Boga? Czy Bóg rzeczywiście znajdzie miejsce, żeby się narodzić? Dobrze, wystawimy taką szopeczkę, odkurzymy, dzieciątko Jezus włożymy, takie gdzieś mamy na strychu, na poddaszu, pawlaczu. To wszystko odświeżymy. I za 3 dni, za tydzień schowamy z powrotem do kartonu i święta się skończą. Ale gdzie będzie ten Bóg? Czy ja pozwolę, żeby to Bóg budował mój dom? Czy naprawdę pozwolę sobie żyć dzisiaj wiarą? Czy Bóg będzie na pierwszym miejscu? To są istotne, fundamentalne dzisiaj pytania. Szczególnie, że widzimy, że świat z taką mocą wyrywa nam Boga. Czy na to pozwolimy? Dzisiejsze czasy zapraszają nas do tego, by wyjść właśnie z takich przyzwyczajeń, bo zawsze tak było. Te święta będą takie smutne,
bo się nie podzielę opłatkiem, bo dzieci nie przyjadą, będę sama jadła tego śledzia, co to będzie. To nie jest ważne. Ważne jest, czy Bóg będzie z tobą. To jest najważniejsze. Czy otworzę moje serce, czy będę chciał się podzielić miłością z drugim człowiekiem. Może nie będzie moich dzieci na Wigilii, ale jest sąsiadka przecież, którą mogę zapukać i powiedzieć wszystkiego dobrego na święta i powiedzieć jakieś dobre słowo, z którą nie rozmawiam od miesięcy, może lat, może mam tylko do niej pretensje o coś, że trzaska drzwiami, że coś innego hałasuje. To czas naprawdę, który jest trudny dla wszystkich, ten pandemii, ograniczeń, za chwilę wchodzimy w kwarantannę narodową i wszystko będzie zamknięte. To czas nie, żeby się zapłakać i narzekać, ale żeby rzeczywiście podjąć nowe formy bycia chrześcijaninem, nowe formy życia wiarą. Popatrzmy, drugie czytanie, które jest przepiękne, ta scena zwiastowania Maryi. Zobaczmy, jak ona buduje dom, jak ona buduje swój dom życia. Doświadcza bliskości Boga. To jest kobieta o głębokiej wierze, o głębokiej duchowej wrażliwości. Dzięki temu rozmawia z samym Bogiem i on mówi: znalazłaś łaskę, Maryi, poczniesz i porodzisz syna. I co robi ta pokorna służebnica pańska? Mówi Bogu: tak, jestem służebnicą Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. Ja chcę pełnić Twoją wolę. Wysłuchałam, jaka jest Twoja wola. Jestem zaskoczona tym wszystkim, co Ty do mnie mówisz, Boże. Bo przecież anioł jest symbolem Boga, który przemawia do Maryi. Jestem zaskoczona, ale chcę z tą Bożą łaską współpracować. Niech mi się stanie według słowa Twego. Niech Twoje słowo, które usłyszałam na mszy świętej, na kazaniu, które mnie poruszyło na modlitwie, niech ono się wypełni w moim życiu. Niech się zrealizuje. Maryja nie buduje sobie pałacu cedrowego, ale buduje swoje serce, które jest sercem wrażliwym, pełnym wiary, zaufania do Boga, sercem otwartym na drugiego człowieka, bo zaraz pobiegnie do Elżbiety, żeby jej pomagać, żeby być z nią, żeby trzymać ją za rękę, żeby ją wspierać, żeby mówić tej kuzynce swojej dobre słowa, pocieszać ją, jest radość sama, dziecko się rodzi, no to nie pociesza jej, no ale wiadomo, że starsza pani oczekująca dziecka, no przeżywa to z jakimś trudem. Maryja chce być blisko Boga i drugiego człowieka. Ona chce, aby to Bóg budował jej dom, aby to wola Boża się zrealizowała w jej życiu. Dlatego piękny jest tekst z drugiego czytania, czyli z listu do Rzymian. Do czego zaprasza nas Paweł apostoł? Do tego, byśmy chwalili Boga. Popatrzmy, ile w nas jest narzekania, ile zamartwiania się, ile właśnie te święta mówimy, no jak to będzie, jechać, nie jechać, nie jechać, siedzieć w domu, nie chodzić na zakupy. To jest niepotrzebne wszystko. My się zastawimy tymi gadżetami, które za chwilę są do wyrzucenia. A trzeba się zorganizować, by były te dary, które trwają na wieczność. Dlatego święty Paweł nam podpowiada, to czas wielbienia Boga. Jesteśmy zaproszeni, żeby chwalić Boga, nie narzekać, nie biadolić nad naszym ciężkim losem. Ale chrześcijanin to jest ten, który wychwala Boga. Mówi: przez Jezusa, Bogu, który jest jedynie mądry, niech będzie chwała na wieki wieków. To jest zaproszenie dla nas, bo On buduje nam dom. A więc zobaczmy, że wraz z Maryją, która ciągle nas uczy, żeby dawać jak największą przestrzeń Bogu w naszym życiu. Wraz z Dawidem, który zrozumiał, że ten przepych i bogactwo, które sobie zapewnił, jest tak naprawdę darem od Boga, że on nic nie posiada, że wszystko, co ma, kim jest, to jest historia, którą Bóg przygotował. I wychwalanie Boga to właśnie jest
otwarcie się na to, by to Bóg w swoim miłosierdziu zbudował nam dom, wieczny, trwały dom, czyli relacja głęboka, duchowa, to głęboka wiara, to miłość wobec Niego i drugiego człowieka. Amen.